Żyjemy w świecie groteski. Przed nami farsa. Trudno patrzeć z powagą na to, co się dzisiaj w Polsce dzieje, choć są momenty smutne, a czasem nawet tragiczne. Ale generalnie to jest jednak świat Mrożka, świat Witkacego, świat kabaretu. W tym kabarecie ludzie obrzucają się czasem obelgami, czasem robią sobie świństwa. Postanowiłem przyjrzeć się temu zjawisku, stąd projekt filmu Mowa Nienawiści. Trochę historii mi się już udało zebrać, ale chciałbym Państwa zaprosić do współpracy. Ci, którzy chcieliby się podzielić, opowiedzieć o tym, co się wokół nas dzieje, jak w sumie niewinne publiczne wypowiedzi, nie wiem, na przykład Jarzdewskiego, czy to, co namalowała Elżbieta Podleśna, spotykają się z tak straszliwym hejtem, że w ogóle trudno uwierzyć, że to jest możliwe. Z drugiej strony bywa i tak, że ci, którzy atakują, też są hejtowani i też odpowiada im się pięknym za nadobne. W naszym języku jest mnóstwo wulgaryzmów. Tak naprawdę, kiedy ja mówię po angielsku czy po francusku, to łapię się na tym, że w ogóle wulgaryzmów nie używam. Po polsku brzmi to często dziwnie, ponieważ jak w towarzystwie wszyscy tak mówią, to głupie jest mówić inaczej. Więc ten hejt przenika także po prostu do polszczyzny jako forma pewnego rodzaju sprymitywizowania naszego języka. Ale także ma wymiar czasem i groźny, tragiczny. Chciałbym naprawdę zrobić o tym film, który pokaże zjawisko z różnych punktów widzenia, tak żebyśmy się nad nim zastanowili. I proszę Państwa o pomoc, bo zbieramy na to pieniądze. Normalnie się nie da, ponieważ te nasze źródła, jak Ministerstwo Kultury, Instytut Filmowy czy Telewizja Publiczna, udają, że zjawiska hejtu, zjawiska mowy nienawiści nie ma. Dlatego zróbmy ten film razem. Złóżmy się na niego. Bardzo Was o to proszę.